Witam Was wszystkich moi drodzy bardzo serdecznie w tym nieco bardziej edukacyjnym materiale. Na samym początku, oczywiście, jeszcze przejdziemy na moją mordkę, musicie chwilę wytrzymać. Moi drodzy, ten materiał jest tylko i wyłącznie w celach edukacyjnych slash for fun. Wszystko to, co tutaj zobaczycie, nie jest w żaden sposób jakąś prawdą objawioną. Jest tylko i wyłącznie tym, w jaki sposób ja widzę rynek i w jaki sposób pewne rzeczy definiuję. No i pewnie w podobny sposób widzi je jeszcze kilkaset tysięcy, jak nie milionów innych ludzi, ale mniejsza o to. To, co was proszę, abyście nie tylko ten materiał, ale każdy materiał, który widzicie w sieci na temat tradingu, Handlu na giełdzie, inwestowania, zwał jak zwał Tecera, traktowali właśnie z przymrużeniem oka i testowali wszystkie rzeczy, o których ktoś prawi i o których ktoś opowiada właśnie w takich materiałach. Testowali je u siebie po prostu, backtestowali je i testowali, czy to w ogóle działa, a później na podstawie waszych wniosków wprowadzali to do strategii. A nie na odwrót. To jest bardzo ważne, pamiętajcie. Dobra, przejdźmy sobie już do sceny z wykresem, bo wiem, że to Was najbardziej już pewnie interesuje. No, zaczniemy sobie od razu z grubej rury, tylko ja wyłączę oczywiście doświetlenie, żeby jeszcze nie stracić wzroku. I móc chwilę dla Was ponagrywać. <laughs> Moi drodzy, co to znaczy, że cena ma naturę fraktalną? Większość zawsze szkoleniowców ETCRA postara się Wam wmówić, że najważniejszym jest to, żeby mieć milion wskaźników i na wykresie najlepiej z 20. 15 monitorów i dopiero wtedy można być traderem No bo co taki nagi wykres może wam pokazać a ja wam powiem że może wam pokazać bardzo dużo i możemy się z niego uczyć i wyciągać wnioski naprawdę przez bardzo długi czas zanim dodamy do tego jakikolwiek wskaźniki chociaż ja uważam że one są całkowicie niepotrzebne No ale dobrze przechodząc już do podstawy co mam na myśli mówiąc że cena jest fraktalna przemyślmy sobie przenieśmy się do wykresu typu daily i to, że cena jest fraktalna oznacza to tyle, że możemy cenę przedstawić, tą samą, ten sam wykres możemy przedstawić różnymi interwałami czasowymi. Mamy teraz wykres daily, tak jak zobaczycie, ja walnę tutaj taką grubą krechę na dokładnej cenie, postaram się, może trafię, dobra, niech będzie 1.1 i na końcu 2. No, i niezależnie od tego, jaki sobie wybiorę przedział czasowy. No to oczywiście ta cena będzie taka sama, w sensie ta krecha będzie wskazywać tą samą cenę. To, że widzimy tutaj czasem jakieś inne struktury, w inny sposób ten wykres nagle zaczyna wyglądać, już nie taki poukładany jak na Daily, no to dalej nie zmienia to faktu, że widzimy ten sam wykres, tylko po prostu przedstawiony w inny, całkowicie inny. Sposób, no, bo innym interwałem czasowym, więc w sumie może nie całkowicie, no, ale jednak, szczególnie dla niewprawionego oka, niezniszczonego jeszcze przez godziny przeglądania wykresów, no to rzeczywiście może być to nieco mylące. Dobra, ja tą kreche już wywalam. Włączymy sobie teraz. Włączymy sobie teraz z powrotem daily. Jeśli teraz nadal tego nie rozumiecie, nie martwcie się, to może być przez to po prostu, że ja ujowo tłumaczę. A Teraz przedstawię wam taki sposób, jak ja to staram się zawsze zrozumieć, na bazie tak zwanej matrioszki, tak sobie to nazwałem, metodologia matrioszki by X-Pray, by Adam, zwał jak zwał. Każda z tych świec przedstawia tak naprawdę teraz jeden dzień. No i ja zawsze sobie to wyobrażałem na samym początku, tak, na czym polega ta fraktalność tej ceny, że każda taka świeca ma w sobie multum innych świec. Ma w sobie czterogodzinne świece, jednogodzinne świece, piętnastominutowe świece i one wszystkie są tak, tak zapakowane, każda świeczka w świeczkę, tak jak wiecie, to dosłownie tak jak matrioszka. I żeby wam to przedstawić wizualnie, zrobimy sobie teraz tak: to jest wykres live, tak, mamy 19.30 czasu polskiego. Piątek, a ja siedzę i nagrywam dla Was wykresiki, widzicie? Proszę bardzo. Zaznaczymy sobie wycenę maksymalną, wycenę minimalną dzisiejszego dnia oraz cały dzisiejszy dzień właśnie w ten sposób. To, co teraz zrobię, to nic innego jak to, że zmienię po prostu interwał na godzinny. Jak możecie zobaczyć, nagle cała ta, cały ten, cała ta świeca dzienna zamieniła się na Świece na, na ileś tam świec godzinnych, tak? W tym wypadku możemy sobie nawet szybko sprawdzić, że jest to 20 świec, czyli 20 godzin. Jeśli chcecie ten skrót, to jest przytrzymując Shift Trading View i klikając lewym przyciskiem myszki, możecie sobie tak mierzyć ilość świec i zmianę procentową. Ja to bardzo lubię, bardzo często mi to ułatwia pewne analizy. Znowu bez użycia żadnych magicznych wskaźników, Bardziej tylko się chwilę napije. Mm. Już resztka wody, no ale trudno, damy radę, jak na pustyni, moi drodzy. <laughs> więc teraz tak, więc już teraz możecie wizualnie sobie zobaczyć, że taka jedna świeca w sobie ma rzeczywiście kilka takich innych świec. Jak przełączę się teraz nawet na jeszcze mniejszy interwał, 15-minutowy, no to nagle robi nam się tego jeszcze więcej. I co to tak nam tak naprawdę, co to nam daje? Może jeszcze Wam przełączę nawet na. Jezu, nie chciałem na Manfly, na jednominutowy, boże. No to zobaczcie nagle, ile, ile tych świec jest. No i daje to nam tak naprawdę tyle, że w zależności od tego, czy jesteśmy day daytraderami, scalperami, chociaż scalping w sumie też wchodzi w skład daytradingu, ale czy na przykład swing traderami, no to używamy innych frame'ów, no bo oczywistym jest to, że swing trader nie będzie używał jednominutówek, no bo jego, jego trade będzie na przykład wyglądał w taki sposób, nie? Weźmiemy sobie daily całkowicie z dupy, otworzymy sobie nawet nie otworzymy, przedstawimy sobie otwarcie pozycji um, jakoś całkowicie w sposób taki właśnie jak wspomniałem z czapy um, tej profit żeby tylko po prostu tego było tutaj, żeby to było duże, no i zmienię sobie teraz na Właśnie na przykład 15-minutówkę. No, i tak jak widzicie, dla swing tradera takie coś nie miałoby sensu. Nawet nie z tej prostej przyczyny, że mi się to przesuwa, tylko z tej prostej przyczyny, że no, ja nawet nie widzę, gdzie tak naprawdę mam stop-lossa. więc już możecie połączyć kropki, że generalnie nie miałoby to żadnego sensu. Dlatego właśnie. Um, plusem tego i zaletą tego, że cena jest fraktalna i możemy ją dostrzegać tutaj na tych wykresach w taki sposób, jest to, że jeśli ktoś na przykład właśnie nie chce być swing traderem, tylko chce być day traderem, który siada każdego dnia i wchodzi na przykład w, w konkretną pozycję na chwilę, no to nie musi wtedy patrzeć na wykres pod kątem dniowym czy weekly właśnie czy monthly czyli miesięcznym tak tylko może sobie wejść na przykład na taką 15 i już wtedy na samej 15 czy nawet na jedną minutówce robić jakieś tam podstawowe jakieś tam podstawowe trade'y na przykład nie wiem mógłby sobie teraz stwierdzić że teraz wali shorta bo jest piątek i pod zamknięcie nie wiem będą albo zrzucać zrzucać na minima albo będą nie wiem podnosić wszystko zależy już od waszej strategii. Tutaj to jest, to jest gdzieś tam jakiś mój wymysł, który teraz, na który wpadłem w tym momencie. Natomiast już widzicie, jeden, tak naprawdę, jeden najważniejszy plus tego, co nam daje zrozumienie wykresu w ten sposób. Daje to nam tyle, że nagle zaczynamy nakładać sobie moją ulubioną, właśnie teorię czasu i ceny czyli zaczynamy myśleć o cenie w kontekście czasu, a nie w kontekście jakichś trzech średnich kroczących. I znowu, ja nie mówię, że te średnie kroczące są złe, ale zanim do nich przejdziemy, zanim rzucicie się w wir wskaźników, czego ja i tak nie polecam, to skupcie się na mięsie, czyli na tym, co jest najważniejsze, czyli teorii czasu i ceny, w jaki sposób tak naprawdę cena się porusza. Popatrzcie, ta cała świeca, ta, ten cały jeden dzień Was jako day traderów mogłoby obchodzić tak naprawdę tylko, tylko ta jedna świeca, i, to, i, i może jeszcze poprzedni dzień, tak? Na przykład taka przykładowa strategia, a cała reszta wykresu byłaby tylko dodatk dodatkowym szumem. Na przykład i dzięki temu możecie właśnie w ten sposób już przedstawić sobie taki jeden dzień, jako kilkanaście, czy tak naprawdę tutaj pewnie już kilkadziesiąt, no prawie stówka. Różnych, różnych świeczek na przestrzeni właśnie dzisiejszego dnia. I popatrzcie, ile to nam daje możliwości na to, żeby zrozumieć, co cena tak naprawdę zrobi. No bo tutaj mamy już praktycznie poprzedni dzień, to jest dzisiejszy dzień w sposób w jaki cena rusza się dzisiejszego dnia. No, i popatrzcie, co możemy zrobić. Już możemy zacząć analizować, już możemy w ten sposób dzisiaj patrzeć na jakieś ruchy ceny. Analizować to sobie, patrzeć co cena tak naprawdę robi, w jaki sposób się porusza. Tak? Tu, mieliśmy jakiś, tu mieliśmy jakąś podbitkę, spadek, przebiliśmy to low, później przebiliśmy ten high, spadliśmy w ogóle utworząc low dzisiejszego dnia. Podbiliśmy znowu cenę, tworząc haj dzisiejszego dnia, stworzyliśmy jakiś range dzisiejszego dnia, znowu zrobiliśmy korektę, podbiliśmy. No i co dalej? To tak naprawdę jest już niezapełnione płótno, które my możemy zapełnić sobie dalej tylko naszą wyobraźnią. Czy cena poleci gdzieś w którąś stronę do góry, czy cena poleci w dół, to jest właśnie to, czym, czy, czy cena, nie wiem, zacznie się konsolidować i dopiero spadnie w dół. To są wszystko rzeczy, o których zawsze powtarzam Wam na TikToku. To są rzeczy, które. Mówią nam o tym, że to jest tak naprawdę, to jest nic innego jak to, jak to bardzo fajnie ICT często mówił, że tu chodzi o ten bridge building, czyli właśnie budowanie tego mostu między tym, co jest wiadome, a między tym, co jest niewiadome, czyli tym wszystkim, co jest tutaj. I to jest w tym wszystkim tak istotne, że jeśli odetniecie sobie cały ten szum, i te niepotrzebne wskaźniki, to możecie skupić się na tym, to co, na tym, co się dzieje tutaj na żywo, czyli tym wszystkim. Ta cena tutaj się rusza. I żeby pokazać Wam tą fraktalność tej ceny, popatrzcie, tu mamy daily, ale dlaczego nie moglibyśmy zrobić tego samego na piętnastce? Popatrzcie, to jest obecna piętnastka. Lecimy high z obecnej piętnastki, low z obecnej piętnastki i przechodzimy sobie na minutę, tak? I mamy wykres minutowy i w ten sam sposób. Bardzo podobne rzeczy, które widzimy na daily, które widzimy na innych interwałach. Nagle możemy przedstawić sobie w taki sam sposób piętnastkę, tak? I możemy na piętnastkę spekulować, co tu się wydarzy, tak? Mieliśmy, mieliśmy jakiś tutaj, tak? Wzrost, który utworzył ten range, spadek, wzrost, znowu teraz jakiś spadek. Pytanie, co się stanie, tak? Mamy tutaj nawet może i. Już jakiegoś order bloka. No pytanie: mieliśmy tutaj break of structure tego momentu, tak? Przerwanie struktury, może gdzieś to nawet zaznaczymy. Tak, w tym miejscu mieliśmy przerwanie struktury, utworzył się fair value gap, cena powróciła, odbiła się. No i pytanie: co dalej? Czy lecimy w górę, lecimy w stronę tych fair value gapów, czy ta piętnastka znowu. Czy ta piętnastka będzie wyglądać, czy następna piętnastka otworzy się w taki sposób, że polecimy gdzieś wyżej, że polecimy gdzieś niżej. Znowu możemy snuć domysły, natomiast to już daje nam jakieś pole do manewru, do tego, żeby tworzyć jakieś tezy, a dopiero na podstawie tych tez szukać potwierdzeń w tym, w czym tak naprawdę chcemy szukać potwierdzeń. Dobra, to będzie na tyle, tak naprawdę, w dzisiejszym materiale. I tak te 12 minut jest wypełnione bardzo mocno wiedzą. I dla wielu nowych osób, może i nie tylko, będzie czymś przydatnym. Jak zawsze, komentujcie, śmiało lajkujcie, jeśli Wam się podobało. Bardzo mnie to motywuje. No i cóż, trzymajcie się, jak zawsze, bądźcie bezpieczni. No i oczywiście, jeśli macie jeszcze jakieś uwagi, no to też śmiało piszcie w komentarzach. Trzymajcie się miłego weekendu i pa pa.